Dzień dobry, witam pana posła. Trwają Europejskie Dni Węgla. W Parlamencie Europejskim pan patronował temu wydarzeniu. Proszę powiedzieć, jaki był główny przekaz, co należy dalej zrobić w sprawie węgla, szczególnie w sytuacji, gdy wiele środowisk domaga się ograniczenia zużycia węgla w gospodarce, a Polska, jak wiadomo, węglem stoi. Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Dni węgla, europejskie dni węgla kończą się już. Dzisiaj już jest ostatni cykl, ostatnie robocze śniadanie. Przez 3 dni żeśmy się zmagali z naszymi zadaniami, pytaniami, z naszymi sprawami merytorycznymi, z naszym przesłaniem, tak jak tutaj pan pyta. Przesłanie, nie ma jakiegoś szczególnego przesłania. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ta impreza stała się imprezą cykliczną, bo to 4. Europejskie Dni Węgla w Parlamencie Europejskim. W Parlamencie Europejskim, ale masę różnych instytucji jest u nas z nami wspólnie. Co roku zawsze jakaś instytucja dochodzi. Główną oprawę do tego w tym roku robił Eurocall. Cieszymy się z tego. Do tego dochodzi SIP. Dochodzą politycy z krajów członkowskich. Mieliśmy taką wczoraj kolację z panem wicepremierem Piechocińskim. Przesłania jakiegoś szczególnego nie ma, bo Europejskie Dni Węgla to co roku nowe wyzwania, nowe tematy. W tym roku postawiliśmy na badania i rozwój. Chcieliśmy rozmawiać o zgazyfikowaniu węgla w tych obszarach, gdzie ten węgiel jest niewydobywany, a jest zalega w strukturach. Patrzyliśmy na doświadczenia niemieckie, hiszpańskie, polskie. Jesteśmy z tych dni bardzo zadowoleni. Cieszymy się, tak jak powiedziałem, z cykliczności, ale delikatnie mówiąc, nawiązujemy do konferencji klimatycznej, która odbyła się w Warszawie. Właśnie, bo w Warszawie podczas konferencji klimatycznej ekolodzy przyznali taką niechlubną nagrodę z kamieliny rządowi polskiemu jako jednemu z najmniej chętnych do działań proekologicznych rządów na świecie. Co w tej sytuacji i w sytuacji tak silnych grup nacisku antywęglowych i żądających zmniejszenia udziału węgla w ogólnym zasobie energii używanej przez kraj, co w tej sytuacji zrobić, szczególnie kiedy u nas przejście na energię odnawialną jest znacznie trudniejsze niż na przykład w krajach takich jak Dania czy Holandia? Nie dziwię się, że te organizacje proekologiczne, one nie są proekologiczne, ja uważam, że są antyekologiczne, bo to z ekologią nie ma nic wspólnego, a na pewno nie z gospodarką. Ekologię mają wpisaną w swój, to jest ich podstawowe zdanie, ekologia, ale oczywiście do ekologii im daleko, bo nie ma żadnej racjonalności z ich ekologią. Ja się bardzo cieszę, że Polska znowu dostała skamielinę, bo 2 lata temu polska prezydencja dostała skamielinę dzięki naszym dniom węgla. To znaczy, że patrzą na nas, denerwują się, widzą, że jesteśmy aktywni, że staramy się pokazać, że jest coś innego, coś mądrzejszego od tego, co oni mówią od lat, bo to, co oni mówią od lat, to po prostu nijak się ma do tego, co się dzieje w gospodarce, w przemyśle, w cenach za energię. Wczoraj pan premier Piechociński powiedział ważną rzecz, że nie boi się tego, żeby równolegle obok Stadionu Narodowego, gdzie odbywa się COP19 w przyszłym tygodniu, rozpocząć taką dyskusję na temat tego, jaki COP będzie miał wpływ na potencjalny przemysł i potencjalne ceny za energię. Cieszę się z tego, że staję, że tak powiem, murem z wszystkimi użytkownikami węgla, z wydobywcami węgla, tam gdzie jest to zastosowanie, i takie wsparcie jest nam bardzo potrzebne. To, że zieloni i grupy greenpeace'owe, nie greenpeace'owe, wszystkie krzyczą, no to dlatego, żeśmy się przyzwyczaili. My jesteśmy taką przeciwwagą
Merytoryczną nie, bo nie ma z kim rozmawiać po prostu. Oni nie stoją na straży merytoryczności, tylko stoją na straży PR-u, więc jesteśmy przeciwwagą PR-ową. Oczywiście my jesteśmy zadowoleni z tego, bo rozmawiamy merytorycznie, ale z drugiej strony ten przekaz PR-owy jest tak silny, że po prostu nas zauważają, denerwują się, są pobudzeni negatywnie czy pozytywnie, obojętnie jak oni to nazywają. Z tego się bardzo cieszymy. Jak to pan minister Korolc powiedział na komisji ENVI przed COP-em, powiedział, że są... zauważa ich takie pobudzenie i widzi bardzo wysoki poziom ADHD w ich działaniu, więc wszyscy zauważają to samo. A co robić? Ja uważam, że trzeba robić swoje. Wszyscy uczestnicy, którzy posiadają węgiel, którzy mają gospodarkę przynajmniej w części opartą na węglu, muszą robić swoje, muszą modernizować swoje kotły, swoje elektrownie. A przekaz jest jeden, trzeba ograniczać emisję CO2, jak najbardziej, bo ku temu zmierzamy, ale chcemy, żeby to było na zasadzie niskoemisyjności, a nie na zasadzie dekarbonizacji, bo wyrzucanie węgla nic nie daje. Wszyscy chcemy ograniczać emisję. Ograniczajmy tą emisję, a najważniejszą rzeczą, żeby ograniczyć, to po prostu trzeba zastosować nowoczesne kotły o dużej sprawności i ten wolumen jest znaczący, jeżeli chodzi o obniżenie emisji CO2. Do tego musimy zmierzać wszyscy, nie tylko Unia Europejska, bo Unia Europejska emituje 11%. Alternatywą energetyczną, być może nie do końca satysfakcjonującą ekologów, ale jednak miał być gaz łupkowy. Jednak Parlament Europejski niedawno przegłosował szereg niekorzystnych regulacji dla polskich, związanych właśnie z ochroną środowiska, dotyczących wydobycia gazu łupkowego. Czy te regulacje da się jeszcze cofnąć i co powinniśmy w tej sytuacji robić? Jak powinni polscy deputowani, jak powinien polski rząd reagować na tego typu ustawy? Ja myślę, że Zieloni nie... Generalnie nie lubią wszystkiego, co wiąże się z surowcami, z kopaliną. Oni tylko uznają OZE, czyli wiatraki, jakieś solary. To są ich koniki, jeżeli chodzi o sprawy energetyczne. Oczywiście to jest mit, fikcja, bo to po pierwsze nie zwiększa miejsc pracy, nie obniża kosztów energii. Wszystko jest w zasadzie dofinansowania, po prostu jeden wielki cyrk. Jak się Niemcy przyznali, po 50 miliardach wydanych euro okazuje się, że cena jest na poziomie 200 euro. Także można sobie wyobrazić kosmos w cenie. To jest po prostu, mamy tego świadomość, że w Polsce mamy średnią cenę 200 zł, a w Niemczech jest 200 euro. No to po prostu jest katastrofa, jeżeli chodzi o gospodarkę. Więc oni mają tego świadomość. Wpakowali 50 miliardów. I mają to, co mają, czyli wysokie ceny. Łupki, no strzelamy sobie w kolano tutaj w tym parlamencie. Ta sama grupa ludzi, którzy krzyczą, dalej mówią, że łupki nie, czyli gaz nie. No więc co? Błękitne paliwo, które jest paliwem XXI wieku, będzie tym paliwem XXI wieku. Będzie węgiel bazą. Gaz będzie uzupełnieniem i coraz więcej wolumenu tego gazu, tego gazu będzie zastępowało po prostu inne surowce, przynajmniej w tym wieku. A to, że oni krzyczą, że gdzieś tam głosują i że wychodzą jakieś idiotyzmy, jeżeli chodzi o rezolucje, jeżeli chodzi o jakieś nawet rozporządzenia. Ja myślę, że tutaj dużo do powiedzenia mają kraje członkowskie, przedstawicieli tych krajów, patrz, rządy, premierzy, prezydenci, którzy powinni bardzo radykalnie i racjonalnie do tego podejść. Patrząc na to, co się dzieje na rynku, na kryzys, który jeszcze się nie skończył, myślę, że kryzys parę rzeczy wyprostuje i wrócimy do normalności, że wszyscy będą mogli inwestować w to, co chcą, w swój miks energetyczny, a nie po prostu być postawionym pod ścianą i po prostu budować tylko wiatraki. To jest oczywiście nonsens. Gdyby miał pan w takim telegraficznym skrócie powiedzieć,
kadencja Parlamentu Europejskiego już niebawem upłynie. I gdyby miał pan określić takie 3-4 główne sukcesy Polski, jakie udało się osiągnąć przez te ostatnie 4,5 roku, to co by pan wymienił? Polskie sukcesy, tak? Na pewno niepodważalnym sukcesem odczuwalnym, i to był głos z zewnątrz, nie nasz, bo nasz jest oczywisty, więc jest po prostu polska prezydencja. Pierwsza polska prezydencja, naprawdę merytorycznie przygotowana, z dużym rozmachem. To jest pierwszy główny przekaz taki europejski. Co dalej? To wszystko to, co się wiąże z normalnością, jeżeli chodzi o pobudzenie gospodarcze, z wyartykułowaniem swoich ambicji klimatycznych, które polegają na tym, że ograniczajmy emisje, ale ograniczajmy wspólnie, jako cały świat, a nie po prostu nie podcinajmy gałęzi, na której siedzimy. Także Polska, jak to powiedział pan komisarz Oettinger, zawsze stała pierwsza, zawsze mówiła głośno, a potem wszyscy inni chowali się za nią, więc pokazywała trendy. Nawet Niemcy chcieli, żebyśmy w ten sposób się zachowywali, bo oni no, mają swoje problemy. Ale przez to budują elektrownię na węgiel. To jest drugi przekaz taki stanowczy. Trzeci przekaz, no zastanawiam się głęboko. No nie wiem, No to w takim razie może skupmy się teraz na planach na przyszłość. Trochę już pan ich wymienił, ale co powinno być według pana priorytetem działań polskich deputowanych w nadchodzącej kadencji Europarlamentu i na czym tak naprawdę powinna się skupiać kampania wyborcza? Co warto Polakom uświadamiać? Jesteśmy przed głosowaniem, jeżeli chodzi o wieloletnie ramy finansowe i budżet na 2014, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Trzeba w zdecydowany sposób przekazywać to, że jeżeli przegłosujemy to wszystko, co zostało powiedziane, zapisane, to, że będziemy mieli bardzo duże środki, jeżeli chodzi o nową perspektywę finansową. Trzeba pokazywać, że jest to bardzo duże osiągnięcie dla Polski. Jeżeli w starej perspektywie, czyli aktualnej, wykorzystaliśmy te środki w prawie 100% i Polska jest rozkopana pozytywnie oczywiście i przebudowywana, to nowa perspektywa może podomykać te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówimy, mniej może na sprawy kanalizacji czy innych spraw komunalnych, tam basenów, różnego środków i tak dalej, ale więcej teraz pójdzie oczywiście na sprawy elektroenergetyczne, energetyczne, drogi, tęty tak zwane, czyli połączenia między krajami, kolej, naprawdę jesteśmy zapuszczeni, jeżeli chodzi o kolej. To są rzeczy, które logistycznie mogą nam bardzo dużo dać, uprościć, przyspieszyć, tak jak mówię, inwestycje w połączenia między państwami, tak zwane interkonektory, zbiorniki gazu, na przykład ropociągi. To wszystko, co wiąże się z krwiobiegiem energetycznym plus, tak jak powiedziałem, drogi, daje nam po prostu niesamowity pozytywny kop do przodu, który spowoduje, że zbliżymy się tutaj do starej piętnastki. Czyli generalnie pana zdaniem podczas kampanii należy stawiać na infrastrukturę? Trzeba stawiać na infrastrukturę, jakby jej nie nazywać, szeroko rozumianą i wykorzystaniu środków w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dziękuję bardzo. Tutaj z tyłu widzimy wystawę, którą pan zainaugurował. Może jeszcze króciutko jedno zdanie na temat tego, co ona przedstawia. No, wystawa jest inspirowana przez Eurocall. Eurocall chciał pokazać, byliśmy nawet zaskoczeni tutaj, węgiel w akcji, który polega na tym, że pokazano ten węgiel nie tylko ze strony polskiej, ale ze strony różnych krajów, które ten węgiel mają. Także bardzo ciekawa, inspirująca wystawa, bardzo dynamiczna, kolorowa. Cieszę się, że mogłem ją otwierać.